Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie na niecodziennym spotkaniu. Naszym gościem jest dzisiaj znany i ceniony muzykolog oraz pianista, pan Józef Kański. Urodził się w Warszawie w 1928 roku. Studia muzyczne odbył na Uniwersytecie Warszawskim, już po wojnie oczywiście. Zaś pianistyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w tejże Warszawie. Dzisiaj nosi ona miano Muzycznego Uniwersytetu imienia Fryderyka Chopina. Józef Kański kierował przez kilkanaście lat działem operowym w Polskim Radiu. Był współredaktorem czasopisma Ruch Muzyczny. Jest autorem wielu publikacji książkowych poświęconych polskim kompozytorom, no między innymi i Chopinowi, ale nade wszystko poświęconym operom polskim i zagranicznym. Pan Józef Kański interesuje się także, i to od najwcześniejszych lat, filmem. Miał kontakt z wieloma dawnymi ludźmi polskiego filmu. Chodził już przed wojną do kina. Oto ta rozmowa. Przed wojną były bardzo ściśle przestrzegane granice wieku, od jakich film był dozwolony. Od 8, od 10, od 12, tak co dwa lata szło. Były filmy od 14, od 16 i potem dla bardziej dorastających. Na różne filmy mnie najzwyczajniej w świecie nie wpuszczano, na jakie chciałem się wybrać, mimo że wybierałem się z osobą towarzyszącą dorosłą. To jest jedna przyczyna. Druga, że moja matka dla bliżej nieokreślonych przyczyn uważała, że właściwie kino to nie jest rozrywka dla dzieci i zasadniczo lepiej, żebym za dużo tego dobrego nie widział. Żeby tak dźwiękowe kino, o! Dźwiękowe? Nigdy. Żeby ludzie na płótnie gadali, takie oszustwo po moim trupie. Smacznego. Pierwszy raz, kiedy byłem w ogóle w kinie, gdzieś w głębokim Śródmieściu, w rodzaju w pobliżu ulicy Kredytowej, gdzieś tam, które to było z 50 kilku kin istniejących wtedy w Warszawie, nie pamiętam. A wiem, że zabrano mnie na to dlatego, że film był wojenny, znaczy mówię oczywiście o I wojnie światowej, bo pamiętam jakichś ludzi w maskach gazowych, się tam poruszających, ale mnie zabrano dlatego, że film był przerywany kreskówkami Disneya, co było najważniejsze, trzy małe świnki. Disneya i głównie dla tych trzech świnek, czyli trzy świnki i duży zły wilk. I to był pierwszy, można powiedzieć, film, na jaki mnie zabrano. Z filmów, które potem oglądałem, to mogę wymienić film Książę i żebrak z Errolem Flynnem. To widziałem już jako normalny film w kinie, bo jakoś był dozwolony pewnie od 10 lat. Był potem już kolorowy film Korsarze Północy. Występowali oficerowie Królewskiej Konnej Policji Kanadyjskiej i tam się rzecz działa. Walczyli z jakimiś gangsterami. Królewna Śnieżka, disneyowski film, jak wiadomo, pierwszy pełnometrażowy film rysunkowy. Jeszcze był film pod tytułem Buziaczek z Shirley'ką, czyli Shirley Temple. Moją sympatią właśnie stała się Olivia de Havilland z Robin Hooda, czy z przygód Robin Hooda. Dobry wieczór, panie. Dobry wieczór, panie. Proszę o miejsce pierwszorzędne po trzeciorzędnej cenie. No niby dlaczego, tak? Po znajomości, pani Skopkowa. No i tak będę robił publiczność, no nie? Bardzo dużo natomiast polskich filmów, właśnie tych przedwojennych, mogłem obejrzeć zaraz po wojnie, ponieważ, jak wspomniałem, grano je w nielicznych kinach, jakie się w Warszawie po wojnie otworzyły. Wtedy widziałem Zapomnianą Melodię na pewno, wtedy widziałem Sportowca Mimowoli. W kinie w Milanówku widziałem m.in. Testament profesora Wilczura, o którym potem mówiono, że zaginął, no podobno się gdzieś znalazł. Świetny film z Jackiem Woszczerowiczem w głównej roli. I przynajmniej to, co widziałem, robiło wrażenie, że kopia jest w bardzo dobrym stanie. Czaciuki, to jest wojsko? Tak jest, moja panienko. Polskie wojsko. Gończa jestem. Dowódca pierwszego szwadronu, pierwszego pułku polskich ułanów. Polskich ułanów. Śluby ułańskie, które kręcono w rodzinnej posiadłości mojego dziadka, a następnie mojej matki. Mnie wtedy nie było. Mieszkałem przez długi czas na Wołyniu,
gdzie mój ojciec, oficer 12 Pułku Ułanów, służył w wojsku. Natomiast śluby ułańskie zobaczyłem dopiero grubo po wojnie, pomimo że jego operatora, inżyniera Gniazdowskiego, miałem okazję poznać, bo on był jakoś skuzynowany z moją rodziną. Znała się z nim bliżej moja matka, a moja znajomość bliższa powstała przez to, że kiedy otrzymałem pierwszy aparat fotograficzny, bardzo dziwne, bo aparat był na szklane klisze, które jak wiadomo powinny służyć raczej do profesjonalnej fotografii, no ale sądzę, że moja matka jako bardzo młoda osoba takiego czegoś używała, kiedy jeszcze nie było filmu, no i coś takiego mi sprawiło jako pierwszy aparat. Ten aparat okazał się trochę sfelerowany i inżynier Gniazdowski najzwyczajniej w świecie go skorygował właśnie na prośbę mojej matki, wobec czego złożyłem mu parę wizyt w jego mieszkaniu przy ulicy Czerwonego Krzyża w Warszawie. Nawet na próbę po naprawie tego aparatu zrobiliśmy z jego zdjęcie z okna. Dostąpiłem zaszczytu, o którym nie wiedziałem, to znaczy konnej przejażdżki z Elżbietą Barszczewską, która przyjeżdżała do sąsiadującego z naszym Głużewem poprzez drugi majątek, który w ślubach ułańskich również występuje, Lasomin, a następny w rzędzie był majątek Nowodwór i tamże Elżbieta Barszczewska widocznie przyjeżdżała w gościnę. No i kiedyś się zdarzyło, że wyjechała na przejażdżkę z Krystyną Jaworską. Wybrały się obie na przejażdżkę, a my z matką także. No i razem zdarzyło się nam spotkać i trochę przejechać. Z tym, że wstyd powiedzieć, wtedy nie wiedziałem ani, że to Barszczewska, ani, że to wielka aktorka. Bardzo sympatyczna osoba, nieźle konno jeżdżąca. Panią Miecię Ćwiklińską z kolei oglądałem w rodzinie przed wojną, ale w czasie wojny jako bardzo sympatyczną szefową kelnerek w kawiarni u aktorek, która się mieściła mniej więcej tam, gdzie obecnie ambasada Szwajcarii, czyli Aleje Ujazdowskie, Róg Pięknej. Zimą raz czy drugi uczęszczałem tam na ślizgawkę, bo i taka była przy tej kawiarni. No a jak mówię, Ćwiklińska była szefową kelnerek. Jedną z kelnerek była Zofia Lindorfówna. Tyle zapamiętałem. No a rozrywkową jakoby muzykę na dwóch fortepianach grywali Witold Lutosławski i Andrzej Panufnik. Siadywałem dosłownie pod lewym łokciem Panufnika. Znaczy on siedział tutaj, powiedzmy, a ja tu miałem stolik. No w pewnym momencie go zapytałem, a co to jest, co panowie teraz grali? A to taki nasz własny utwór, nazywa się Wielkie Pranie. Nikt tego Wielkiego Prania już po wojnie nie widział. Towarzyszyli występującym artystom. Na przykład potem już występowali w innej kawiarni. W kawiarni o nazwie Sim, Sztuka i Moda przy Królewskiej. Tam z kolei szefem, gospodarzem sali był niezapomniany Mariusz Maszyński. Mariusz Maszyński jakoś też się znał z moją rodziną i kiedyś nawet przyjechał do naszego Dłużewa i dał bardzo piękny, trudno powiedzieć wieczór, bo rzecz się miała w południe akurat, ale dał bardzo piękny koncert aktorski, można powiedzieć, to znaczy recytując cały szereg wierszy, poematów, a także fragmentów Pana Tadeusza, którego podobno umiał na pamięć całego i bardzo pięknie recytował. Nawet muszę powiedzieć, że właśnie widząc go po wojnie w kilku filmach, chociażby ten tam Każdemu wolno kochać, wyglądał na komika, na Wesołka, czy powiedzmy Błazenka, bo i taką rolę mu wypadało, prawda, w filmie nie jeden raz grywać. Robił wrażenie człowieka szalenie właśnie dobrze wychowanego, uprzejmego, sympatycznego, nawet bym powiedział także, raczej w tej roli. Matko. Trochę mam żalu, można powiedzieć, do realizatorów, bo mogli się zdobyć przy tamtych warunkach, mogli się zdobyć właśnie na więcej. Dlatego, że Halka jest rzeczywiście Halką, czyli jest, znaczy inaczej, opiera się na tej noweli Wójcickiego, prawda, Góralka, ponieważ tam jest dużo prozy, dużo rozmawiania, no i dużo scen, których w operze Moniuszki potem zupełnie nie ma. Występuje w ogóle matka Janusza, która nie występuje w operze. I w ogóle w operze Janusz jest człowiekiem o brzydkim charakterze, ale jako samoistny tam jest w filmie jest zupełnie inaczej. Co się stało? Halko, muszę wyjechać. Kiedy? Jutro o świcie. Jadę z matką.
Musimy się pożegnać. Film ma swoje zalety, śpiewa Ewa Mandrowska, prawda, wspaniale gra aktorka. Natomiast Ladis Kiepura gra Jątka i śpiewa tego Jątka i robi to bardzo pięknie. Jest to właśnie bardzo ciekawy dokument także jego sztuki, bo z kolei tego artysty, który przeważnie występował na scenach niemieckich i szwajcarskich, także w Polsceśmy niewiele mamy, że tak powiem, udokumentowanego, pomimo że nigdy się on od polskości nie odżegnywał. Po wojnie, już chyba w 60-tych latach, przyjechał on kiedyś do Warszawy, miałem okazję go poznać, mówię o Ladisie, bo on po wojnie w ogóle odżegnał się od śpiewu i zajął się przemysłem, można tak powiedzieć, a szczerze mówiąc, handlem nieruchomościami. I zdaje się, że na tym doszedł do nie najgorszego majątku. On zresztą bardzo ładnie opowiadał o swoim bracie, czyli o Janie, bo tam krążyły legendy, że właśnie, że Jan mu tam płacił, żeby nie stanowił dla niego konkurencji. To wszystko nieprawda. Podobno i bardzo się kochali, i bardzo się popierali. Straszny dwór, nie wiadomo dlaczego nakręcono Straszny dwór, chyba na podstawie tych gawęd szlacheckich, które posłużyły za kanwę libretta. Natomiast tam ani jednej arii ze Strasznego Dworu nie ma, w ogóle żadnej muzyki ze Strasznego Dworu. Są pieśni Po nocnej rosie, prawda, czy coś tam jeszcze. Dlaczego? Najstarsi ludzie nie dojdą, kiedy mieliśmy tyle wielkich śpiewaków. Można było ten Straszny Dwór naprawdę, choćby i nie w całości, choćby nie jako całą operę, ale można było nakręcić z udziałem wybitnych śpiewaków i ze scenami z tejże opery. Tego nie zrobiono. Rzecz nazywa się Straszny Dwór, no ale jak mówię, z operą nie ma to wiele wspólnego. Więc żyjesz, a myślałem, że cię wtedy zabili. Plasował go bardzo wysoko. On zna chorze, on miał epizodyczną rulkę, prawda? W Profesorze Wilczu, że trochę więcej, ale też nie za wiele. I takie dość jednorodne, powiedzmy, raczej na jednym tonie grano. Miał rolę, to w testamencie profesora Wilczura, to jest rola szalenie rozbudowana, bardzo bogato, ponieważ jak się okazuje, on we wcześniejszym okresie życia, mówię, ten, kogo on gra, czyli ten Jemioł, w ogóle zaczął jako obiecujący dyrygent, prawda, którego, jak się okazuje, żona czy narzeczona, bo już nie pamiętam, jak to miało być, zdradziła ze skrzypkiem, który grał pod jego batutą. No i stąd się zaczęło, on się potem rozpił, prawda, i potem został tym, co oglądaliśmy w Znachorze i Profesorze Wilczurze. No ale potem on realizuje, prawda, testament jest pisany tegoż profesora Wilczura, czyli zakłada lecznicę jego imienia, prawda, prowadzi, dba o finanse, no ale potem znowu coś się dzieje, prawda, że on z konieczności musi wpaść w towarzystwo niegdysiejszych swoich kompanów, prawda, i też tragicznie kończy. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda, gdy sobie przypominam. Tam zresztą, tam występuje sam autor, czyli Dołęga Mostowicz, występuje, który na końcu odwiedza go w szpitalu i pyta właśnie o różne sprawy, jak to potem było, a jak to było z tą Elżbietą, jeszcze zapamiętałem je nawet, i tak dalej, i on coś tam opowiada. I to chyba jest jeden z niewielu przypadków, kiedy Dołęgę Mostowicza można też na filmie zobaczyć. Jako pisarz i jako być może człowiek, który właśnie tą historię opisze. Z tego, co pamiętam, to takie odniosłem wrażenie. Nie gra żadnej roli w kamerze, żeby wpływać w jakikolwiek sposób na bieg filmu. To za 75 groszy, tak. Prawda? Byłam już na tym, ale to takie ładne. Tak. Dziękuję.